z Ewangelii według świętego Łukasza. Rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Niesamowitą egzegezę tego fragmentu Ewangelii dał arcybiskup Grzegorz Ryś, który mówił, że Jezus usuwa się z centrum świątyni, z centrum synagogi, by postawić tam w samym centrum człowieka. I to nie jakiegokolwiek człowieka, tylko takiego człowieka, który ma się czego wstydzić, który ma rękę uschłą, który jest niedoskonały. Człowiek w centrum Kościoła, w centrum Eucharystii. Odważna teza, która ma rację bytu tylko wtedy, gdy uwierzymy w Ewangelię o Jezusie Chrystusie, który uniżył się tak bardzo, że nawet na krzyż poszedł za nasze grzechy. Tylko w tej perspektywie krzyża, śmierci Jezusa niezasłużonej, w której On stał pośrodku, w centrum grzeszników, pośrodku, w centrum Gehenny, pośrodku, w centrum piekła stanął, żebyśmy my mogli stać pośrodku, w centrum świata ludzi zbawionych. Do zobaczenia jutro.